Choć za oknem jesień w pełni, to miasta już przygotowują się do jarmarków bożonarodzeniowych. Tak jest między innymi w Katowicach, gdzie świąteczne produkty i ozdoby będzie można kupić między innymi na rynku i w Nikiszowcu. Paweł Jędrusik. Na katowickim rynku już trwają przygotowania do świątecznego jarmarku, który rozpocznie się 17 listopada i potrwa do 7 stycznia. Jarmark będzie wyglądał podobnie jak w poprzednich latach. Blisko 100 budek i wystawców na tym jarmarku. Jak zwykle będzie strefa gastronomiczna, w której będzie można coś zjeść, napić się ciepłej takiej świąteczno-zimowej herbaty. Będzie też oczywiście ta strefa handlowa. W niej kolejni wystawcy to między innymi będą bombki, ozdoby świąteczne, będzie biżuteria, będą elementy skórzane. Jeśli jarmark świąteczny, to oczywiście także na Nikiszowcu. To wyjątkowe wydarzenie skupia wystawców z całego kraju, ale to, co odróżnia go od wielu innych, to to, że tu nie kupi się rzeczy produkowanych masowo. Jest to jarmark, który generalnie jest jednym chyba z największych, jeśli nie największym rękodzielniczym jarmarkiem w Polsce. No, przygotowaliśmy to, co u nas jest najlepsze, czyli bardzo, bardzo różnorodne rękodzieło, tak jak mówię, z całej Polski. Wystawców rękodzielniczych będzie około 130, może nawet trochę więcej. Jarmark w Nikiszowcu rozpocznie się w piątek 8 grudnia i potrwa do niedzieli 10 grudnia. Niemal w tym samym czasie świąteczne ozdoby opanują plac Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej. Jarmark rozpocznie się tam dzień wcześniej. Będą także atrakcje dla najmłodszych, dla starszych. Zaplanowaliśmy koncerty, będzie można wspólnie pokolędować, będą pastorałki, karuzela dla dzieci. Zaplanowaliśmy także świąteczny konwój. Już za nieco ponad 2 tygodnie klimat świąt poczują mieszkańcy Rybnika. Świąteczny jarmark rozpocznie się 25 listopada i zakończy przed Wigilią. Zakupy będzie można zrobić w 20 drewnianych domkach. Będą tradycyjne ozdoby, pyszne świąteczne potrawy i napoje, a to oznacza, że nie zabraknie grzańca. Sporo czeka nas też animacji, imprez towarzyszących, koncertów, kabaretów, warsztatów dla dzieci. Takich wydarzeń w regionie będzie o wiele więcej. Odbędą się jeszcze m.in. w Tychach, Dąbrowie Górniczej czy Gliwicach.